No dobra. To są klasy dziedzinowe. Controller Grace. Mamy kontroler. I teraz uwaga. Tak na koniec jeszcze. No. Teraz uwaga. Co ja chciałem pokazać? No patrz, wybił mnie. Który to był? Utility classes. New Groovy. Nie, to nie było class. A, services, dobra. Tworzymy serwisy. I teraz patrzcie. Pamiętacie, że powiedziałem, że Grace to tak naprawdę jest zlepek. Groovy, Spring Framework i Hibernate, tak? Mimo tam jeszcze inne rzeczy. I teraz uwaga. Skoro mamy Spring Framework, to co mamy? Co jest częścią Spring Framework? Dlaczego stosujemy Spring Framework? IOC. Albo Dependency Injection. Ale kiedy robimy te Dependency Injection, czyli to wstrzeliwanie zależności, tworzymy zależności, które są w Springu nazywane jak? Biny albo ziarna springowe. No właśnie. Mamy ziarna springowe i uwaga teraz na to. Każda klasa, z dokładnością do tych, które nie są, każda klasa jest springowym binem, springowym ziarnem. Co to oznacza? Oznacza to tyle, że można przekazywać to ziarno, wstrzeliwać z naszej konfiguracji. Możemy zdefiniować sobie ziarno na bazie naszej klasy Groovy w pliku bins.xml, ale możemy stworzyć sobie własny serwis, na przykład new service, ale na przykład podpowiedzi, to jest podpowiedzi serwis. Teraz uwaga, czyli przedstawiam wam serwis. Ono jest standardowo transakcyjne, czyli pod spodem jest Spring, który robi, co tam ma robić. Mamy jedną metodę, która robi tyle, że zwraca na wyjściu witaj świecie, tak? Nic wielkiego nie robi. Zauważcie, nie ma returna. Standardowo każde wyrażenie w Groovy, znaczy każda instrukcja w Groovy jest wyrażeniem. Zakładam się do tych rzeczy, które nie są, które nie doczytałem, że nie są. Tak czy owak, nie ma returna i ta metoda zwraca ciąg znaków witaj świecie. I teraz patrzcie, co się dzieje. Mogę teraz zrobić tak. Pojęcie kontroler. Pamiętacie kontrolera? Pamiętacie. I wystarczy zrobić tyle. Def podpowiedzi serwis. Nie będzie podpowiedzi, bo widocznie tutaj NetBeans nie został jeszcze rozbudowany. Podpowiedzi serwis. I uwaga teraz na to. Podpowiedzi serwis. Kropka. I tu chyba się jeszcze nie będzie wyświetlało, zauważyłem. Ale to jest wina NetBeansa jeszcze. Wina. No jeszcze nie został rozbudowany. I patrzcie na to. Poznajecie to? A, nie muszę tego. I teraz jak zrobię println, to teraz będzie działało. Patrzcie. Println nie, render. Nikt mnie nie poprawia. Bo print to by poszło do run, nie test. Wiadomo, że musimy testować naszą aplikację, ale Jacek, nie teraz. Kurde, z przyzwyczajenia. Ale wszystko past, widzicie? Nic nie robiłem, wszystko past. Dobra, to jest past. Dobra, jakieś nule tam poszły, nieważne. Run. I teraz patrzcie. Uruchamia mi się przeglądarka. I teraz ta przeglądarka. Ty, bo nauczycielka, przecież nauczycielka nie ma takiego czegoś. No, tego też nie ma. No kurde, nic nie działa. Tak czy owak, to co miało się dziać, Boże, nic nie działa. To, co miało się dziać, to miało się zrobić, że w tym miejscu, i tym kończę, Spring Framework wstrzeli nam ziarno springowe danego typu. Jakiego? Wielka litera i typ jest wyliczony. Bajera, co? Dziękuję. Dziękuję. Dzięki Jacku. Dziękuję. Zapraszamy do oddawania wszystkich ankiet. Przeprowadźmy teraz głosowanie. Jest, jak nic nie działa, kurde. Naobiecywałem im tyle i nic. Ale. Tak, dobrze się bawili przynajmniej, nie? Jest krew? Tak.